A pani Agnieszka Górska, trycholog, zajmuje się pani problemami skóry, głowy. Jakbym przyszła właśnie do gabinetu pani, co by pani mi doradziła? Może tutaj z moimi włosami, ze skórą głowy, jakby pani mogła mi tutaj pomóc? Może rzeczywiście mam jakieś problemy, a nie wiem o tym, tak? Każda wizyta trychologiczna zaczyna się od wywiadu, czyli z czym tak naprawdę przyszliśmy do trychologa, tak? Czy to będą problemy skórne, czy to będzie problem wypadania skóry, wypadania włosów, przepraszam. U mnie każdy klient przed wizytą w moim gabinecie wykonuje komplet badań diagnostycznych pod kątem wypadania włosów, czyli sprawdzam, czy poziomy w organizmie są wystarczające, żeby na przykład włosy zostały utrzymywane, czy one są jak przydatki w związku z niedoborami odrzucane. Ja nie prowadzę kuracji czy terapii tylko na zasadzie tego, co się dzieje na skórze głowy i że jestem w stanie spowodować, żeby przyhamować wypadanie lub odrost spowodować, natomiast muszę wiedzieć, czy tam są jakieś niedobory, bo jeżeli są, to ja muszę, znaczy nie ja, tylko klient z lekarzem wyrównuje je przez okres terapii po to, żebyśmy jak zakończymy naszą kurację, mogły utrzymać efekt, żeby to był efekt trwały, żeby to nie było na chwilę, bo każda terapia wiąże się z tym, że 90% problemów z wypadaniem włosów związanych jest z niedoborami w naszym organizmie. Tak na początek, żebyśmy mogły wyciągnąć podstawowe elementy, które wpływają nam na wypadanie włosów, to jest morfologia, CRP, czyli czy nie ma tam stanu zapalnego w organizmie. Badamy żelazo, badamy ferytynę, czyli magazyn tego żelaza, bo czasami mamy żelazo na prawidłowym poziomie, natomiast badamy ferytynę, okazuje się, że mamy problem z chłonialnością i nie przyswajamy prawidłowo żelaza, tak? Czyli gdzieś już jest jakieś zaburzenie. A jak mamy problem z chłonialnością żelaza, to możemy od razu wziąć pod uwagę, że możemy mieć problem z witaminami, z mikroelementami, co wpływa też na wypadanie włosów. Więc ten panel jest tak szeroki, do tego zawsze proszę o zrobienie glukozy, ponieważ teraz w pokarmie, którym spożywamy, w napojach jest tyle cukru, że musimy niestety tą glukozę już badać przynajmniej raz w roku, żebyśmy widzieli, czy ten cukier u nas nie jest jednak w górnych granicach, co też wpływa na wypadanie włosów. No i jeszcze takim jednym głównym badaniem jest badanie tarczycy, ponieważ hormony tarczycy w tym akurat okresie są bardzo po prostu tak jakby choroby tarczycy są bardzo częste i tu musimy wykluczyć, czy ta tarczyca nie zaczyna nam źle funkcjonować, bo jedną z oznak złej pracy tarczycy jest to, że mamy suchą skórę. Możemy mieć problem jelitowo-żołądkowy, czyli z osłoną jelit, z osłoną, z barierą żołądka, czy tam się coś nie dzieje, bo też nam się wtedy łuszczy skóra, bo te wszystkie toksyny, które nie są prawidłowo wydalane, po prostu wydalane są przez skórę głowy i wtedy dochodzi do problemów takich skórnych. Bardzo często tak jest. A teraz, pomimo tego, że nie zauważamy tych problemów na początku jelitowych, nic tam się nie dzieje, a już skóra pierwsza wykazuje, że jednak jakaś bariera jest zaburzona. Spojrzę na kogoś i widzę, z czym do mnie przychodzi, to mam taki gotowy plan na to, co warto u tej osoby sprawdzić. Dlatego zawsze proszę o ten taki pierwszy pakiet badań, bo wtedy ja jestem w stanie wyczytać, czy na przykład witamina B12 wchłania się prawidłowo, czy ktoś ją spożywa, tak? Na przykład czy je mięso czerwone, czy ona jest wchłaniana. Mówię pani, jak będziemy mieli niedobór witaminy B12, też wszystkie problemy zaczynają nam się z organizmem dziać. A często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak samo właśnie jak mamy bardzo niską ferytynę. My w mieszkach włosowych mamy małe, ale mamy magazyny ferytyny, żelaza, tak? Czyli ten magazyn ferytyny. Natomiast kiedy zaczynają być braki, automatycznie mamy proces telogenowego wypadania włosów. Często zmieniamy pielęgnację, bo wydaje nam się, że może nie trafiliśmy z odpowiednią pielęgnacją, że może ten szampon nas uczula, że może jakaś odżywka czy cokolwiek, a czasami właśnie problem jest w środku, co nie znaczy, że nie musimy dobrać prawidłowej pielęgnacji, która nam pomoże wyjść z problemu, ale to, że my wyjdziemy z problemu pielęgnacją, nie zmieni struktur naszego organizmu w środku, więc jak ja nawet dobiorę pielęgnację i ja pomogę pani wyjść z problemu, jeżeli pani odstawi tą pielęgnację, a środek będzie dalej tak funkcjonował,
hormonową, po pewnym czasie pani wróci do punktu wyjścia. Dokładnie. Dlatego u mnie też na przykład na konsultacjach, jeżeli jest problem wypadania włosów, zawsze proszę, żeby to, że ja dobiorę odpowiednią pielęgnację do tego, żebyśmy uzyskali efekt pozytywny i żeby klient już przestał myśleć o tych włosach, przestał myśleć o tym wypadaniu, to żeby jednocześnie z poradą lekarską wyrównywał niedobory w środku, bo to przeważnie od tego zależy. Jeżeli oczywiście nie są to jakieś przewlekłe choroby, autoimmunologia, co niestety już będzie z nami całe życie, ale będziemy mogli tam jakoś przeciwzapalnie działać w tym zakresie, to musimy po prostu tutaj pielęgnować zewnętrznie i stymulować te mieszki włosowe, żeby one nam się nie zbliźniały, a jednocześnie wyrównywać wszystkie niedobory lub regulować stany zapalne w organizmie. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do zabliźniania się mieszków włosowych. I to jest mój jedyny cel, bo my mieszka włosowego nie odzyskamy. Jak on się zabliźni, to po prostu go nie będzie. Chodzi mi o przerzedzanie, że ma pani gęste włosy, w tej chwili jest szczęśliwa, jest zadowolona, bo jest ich dużo, ale z każdym na przykład rokiem dochodzi do przerzedzania się tych struktur. I chodzi o to, żeby do tego nie dopuszczać, bo jeżeli my będziemy prawidłowo stymulować te mieszki włosowe, to my będziemy się długo cieszyli fajną fryzurą.